Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Piątek, godzina 21, a to oznacza, że czas na nasz live chat, czat z Lotto Superligą. Partnerem oczywiście jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. W ramach akcji oczywiście miliony sposobów na nudę. A dzisiaj gość wyjątkowy, gość o wielu talentach, Artur Białek. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. No, mówię już na początku, człowiek wielu talentów, bo na pewno będziemy podczas tego czatu o tym rozmawiać, bo i tenis stołowy, i ping-pong, czyli ta wersja gry bez okładzin, tagball, tagbong, do tego jeszcze oczywiście talenty muzyczne. Dużo wątków dzisiaj na tą rozmowę. Dlatego już teraz, jeśli macie pytania muzyczne, sportowe, trenerskie, zawodnicze, śmiało możecie pytania zadawać pod tą transmisją na żywo. Artur Białek przez najbliższe kilkadziesiąt minut jest do Waszej i do mojej dyspozycji. Także zaczynamy. Kilka pytań już przyszło na nasz profil facebookowy, ale to niech chwilę to sobie zaczeka, a my tytułem wstępu. Artur, przede wszystkim jak się czujesz, jak Twoje zdrowie? Zdrowie jest bardzo dobre, czuję się gotowy do treningów, cieszę się, że już treningi są wznowione i możemy się spotykać na sali, korzystam z tego jak najbardziej. Aktualnie trenuję sobie w Gdańsku, jestem tutaj, że tak powiem, przejazdem i trenuję sobie przy klubie AWF Gdańsk. Właśnie niedawno też skończyłem trening i bardzo optymistycznie podchodzę do swojej formy. Jak te treningi wyglądają w tym reżimie sanitarnym? Bo dużo się słyszy, że jest potrzebny specjalny reżim sanitarny, odstępy itd. Jak to wygląda w praktyce? Jak Ty to odczuwasz ze swojej perspektywy, z perspektywy zawodnika? Każdy zawodnik dba o siebie. Wiemy, jaka jest sytuacja, więc po prostu staramy się zachować ostrożność. I wygląda to wszystko podobnie, tylko po prostu musimy myć częściej ręce, są płyny dezynfekcyjne, albo ktoś ma sam po prostu i dba o własną higienę. Tak to wygląda. No, pewnie są też myte stoły, piłeczki, nie wiem jak to wygląda we wszystkich klubach. No, kluby powoli wracają do życia. Dzisiaj mogliśmy obejrzeć pierwszy mecz po długim czasie. Mecz towarzyski Energa Manekin Toruń na pożegnanie z halą swoją na Międzymurzu podejmowała w spotkaniu towarzyskim Tartą Bogowie i Grodzisk Mazowiecki i w tym spotkaniu towarzyskim podopieczni trenera Tomasza Radzińskiego wygrali 5-1. To taka ciekawostka, bo długo czekaliśmy na rozgrywki, ale mogliśmy też zobaczyć, jak taki mecz wygląda właśnie w tym reżimie sanitarnym. Artur, zeszły sezon jakbyś podsumował, bo to był, chodzi mi na razie o tenis stołowy, to były rozgrywki pierwszej ligi, to było trochę trenerki w Twoim wykonaniu, taki sezon dla Ciebie trochę nieco inny niż wszystkie do tej pory. Znaczy ligowy bardziej, bo tam w pierwszej lidze nie grałem, w drugiej występowałem. Grałem z młodymi zawodnikami, jeszcze jeden doświadczony zawodnik, trener grał razem ze mną, Konrad Zieliński. Był to na pewno inny sezon niż te sezony, które miałem do tej pory. Byłem też trenerem, tak. Musiałem się trochę odnaleźć w tej sytuacji, bo to już nie było tak jak do tej pory, gdzie zajmowałem się praktycznie tylko swoim graniem. Poświęcanie czasu dla zawodników podczas treningu i próbowanie odgadnąć, jak wpłynąć na nich, żeby oni się mogli jak najlepiej rozwijać, na pewno było wyczerpującym zajęciem, gdyż było to ciężkie, żeby prowadzić swoje granie razem z graniem zawodników swoich, aczkolwiek ja bardziej byłem sparring partnerem niż trenerem, tak to w sumie wyglądało, ale też nie mogłem tego zostawić tak, że nie udzielałem swoich wskazówek, tak? To jeśli chodzi o drugą ligę i współpracę z młodzieżą. A co jeszcze powinienem powiedzieć? A jakie kwestie? Podsumowaliśmy rzeczy związane z szkoleniem. Sam to ująłeś, że to bardziej chodziło o bycie sparring partnerem i sezon ligowy w twoim wykonaniu. Natomiast też mnie interesowało to, że to trochę inaczej wyglądało niż dotychczas w twojej karierze, bo grałeś w Polsce, grałeś na Wyspach, grałeś w Niemczech. Teraz taki, mam wrażenie, przyszedł czas takiej stabilizacji, bo w Jarosławiu raczej zostajesz. To właśnie akurat nie zostaję. Na 99% już mam klub dogadany i już nie będę trenerem i zawodnikiem w Jarosławiu. O, to jakaś ciekawostka zdradzona. Wiadomo, ta giełda transferowa trwa. Możesz zdradzić, jaki kierunek obierasz? Kierunek Śląsk, Bielsko-Biała, tylko że nie mówię, że na 100%, 99%, gdyż jeszcze nie mam podpisanego kontraktu, ale już jestem po kilku rozmowach, więc najprawdopodobniej skończy się tak, że będę zawodnikiem w Bielsku-Białej w pierwszej lidze. Okej, to ciekawostka, dziękuję za te informacje. Mamy pierwsze pytania, pozdrowienia. Pierwsze od Artura Daniela, skąd puchary? Puchary? Puchary są z różnych turniejów, prawda, które wywalczyłem ciężko na zawodach. Nie no, śmieję się, jestem właśnie u Artura Daniela i to są akurat jego puchary. Nie wiem, skąd one są, nie przyglądałem się jeszcze. Mogę później powiedzieć, skąd jakie to są trofea i za jakie turnieje. Okej, to takie to troszeczkę rozluźniająco. Paweł Walczak z pierwszym pytaniem. Jesteś gotowy? No tak. No to zaczynamy. Cześć Artur. Na Mistrzostwa Świata w ping-pongu w Londynie przed 2 laty dostałeś się z eliminacji z innego państwa. Jak ci się wtedy grało i jak oceniasz organizację tych mistrzostw? Zawody w ping-ponga to było zupełnie co innego niż zawody w tenisa stołowego. To na pewno. Pod względem organizacyjnym były to bardzo ciekawe zawody. Praktycznie podczas całych zawodów grała muzyka na sali i było bardzo głośno, więc na pewno grało się inaczej. Nie powiem, że było się ciężko skupić, bo można było się skupić. Ja lubię taką atmosferę, gdy jest muzyka i gdy gram, aczkolwiek na zawodach tak nie ma. To była właśnie ten wyjątek, że w tym właśnie na tych zawodach można było tak zagrać. A jeśli chodzi o mój poziom sportowy, nie grałem długo wtedy w ping-ponga, dopiero przed mistrzostwami w Irlandii, które były też kwalifikacjami do tych zawodów, odegrałem kilka treningów razem z moim sparring partnerem Michałem Koryckim, którego pozdrawiam. A dopiero po zawodach kwalifikacyjnych zacząłem troszeczkę więcej trenować. Miesiąc trenowałem, praktycznie odłożyłem rakietę do tenisa stołowego i trenowałem tylko tą. Ale aczkolwiek nie wystarczyło to, żeby wygrać mecze w grupie eliminacyjnej. A jak oceniasz organizację tych mistrzostw? Dopytuje pan Paweł Walczak. Artur Białek! Jakbym miał wydać ocenę, to bym dał 9 na 10. Bardzo fajne zawody. Nie będę tam się doszukiwał jakichś błędów organizacyjnych i tak dalej. Frekwencja była duża, atmosfera była fajna, kibice się dobrze bawili i naprawdę bardzo, bardzo fajne zawody. Okej, mam nadzieję, panie Pawle, że jest pan zadowolony z odpowiedzi. Ryszard Jada, witam panowie, cześć Artur. Co dał ci ten sezon spędzony u nas w Jarosławiu? Co będziesz pamiętał na dłużej z pracy z naszą młodzieżą? Pyta Ryszard Jada. Pracy z młodzieżą. Na pewno zapamiętam wszystkie twarze tych młodych zawodników. Są bardzo ambitnymi ludźmi. Mam nadzieję, że będą dobrze pokierowani i sami też się dobrze w dobrą stronę pójdą i będą, czy to w tenisie stołowym, czy po prostu, nie wiem, będą się uczyć i tak dalej, że będą po prostu to wykonywać, to swoje zadania w jak najlepszej jakości. Oczywiście na pewno jeszcze się z zawodnikami, zawodniczkami spotkam, więc będę mógł porozmawiać. Bo na pewno sezon spędzony w Jarosławiu był owocnym czasem dla mnie i dla naszej całej grupy, więc na pewno pojawiły się więzi między nami. Ale czy ja za bardzo teraz nie odbiegam od tematu? Nie, jest dobrze. Jest dobrze, przepraszam, bo tutaj wiadomość dostałem i mnie troszeczkę to rozkojarzyło, ale już włączam. Do celu. Więc na pewno był to bardzo dobry czas, pozytywny. I co z tego wynoszę? Wynoszę z tego na pewno chęci do bycia trenerem w przyszłości, czy bycia zawodnikiem, do grania w tenisa stołowego, bo ten czas był bardzo, bardzo dobrze spędzony, ambitna grupa i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej ambitniejsza i będzie osiągała bardzo dobre wyniki na arenie krajowej i na arenie europejskiej, że też będą sobie radzić poza granicami naszego kraju. Okej. Prośba techniczna, Artur. Czy jesteś w stanie kamerkę, telefon dać troszeczkę niżej? O, tak możemy spróbować. Dobrze. Przepraszam, wyżej. Twoje wyżej. Bo teraz... O, tak, żebyśmy cię... O, teraz będzie super. Okej, to problemy techniczne mamy za sobą. Dołączają kolejni internauci, są kolejne pytania. Dominik Dychit pyta, kiedy nowa nuta od Białego PNC. No tutaj mamy, Dominik, dobre wiadomości, ale to, Artur, zostawię Tobie pole, bo rozmawialiśmy trochę na ten temat i wiemy, że coś nowego się kroi. Pracuję nad następnymi kawałkami. Ostatnio pisałem trochę tekstów. A najbliższy kawałek, który będzie troszeczkę inny niż poprzednie, na pewno różnicą będzie to, że nie będę w tym kawałku sam, bo zaprosiłem też gościa i czekam na nagranie jego zwrotki do mojego utworu. A ja już swoje zwrotki nagrałem. Byłem w studiu kilka dni temu. Więc ja już dostałem od DJ-a muzykę do odsłuchania. Przygotowuję się, żeby nagrać do tego teledysk, więc niedługo, myślę, że w przeciągu kilku tygodni będziecie mogli zobaczyć całość i będziecie mogli zobaczyć moją pracę, jak to wyszło, i będziecie mogli ocenić, posłuchać. Okej, mam nadzieję, że Dominik jest zadowolony z odpowiedzi. No, nowa nuta, musisz chwileczkę uzbroić się w cierpliwość, ale Artur nad tym pracuje. Jak godzisz w ogóle sport i muzykę? To zależy też od dnia. Po prostu bardziej jestem nastawiony na granie, ale nieraz mam tak, że dużo więcej się zajmuję muzyką i wtedy mniej gram, mniej myślę o sporcie. Bardzo mi się podoba, że poza tenisem stołowym mam pasję, którą czuję, że chcę włożyć w serce i na przykład jeżdżę na mecze, to też się zajmuję muzyką, bo słucham, piszę sobie teksty. Jestem na treningu, to też sobie czasami układam teksty w głowie. Jestem na zawodach, to wtedy może ciężej, bo bardziej staram się skupiać na meczu, ale cały czas ta muzyka jest przy mnie. Gdybym miał zapisywać wszystkie rymy, które mi przychodzą do głowy, to pewnie bym zapisał więcej, niż zapisałem po prostu, ale no po prostu przez to, że gram w tenisa stołowego i i zajmuję się tym głównie, bo to jest mój główny, moje główne źródło utrzymania, to po prostu ten hip-hop nie jest tak często, nie robię go tak często, jakbym chciał, ale znajduję coraz więcej czasu na niego i po prostu czasami też mam takie dni, że po prostu tenis stołowy jest odstawiony, a jest tylko muzyka, hip-hop. Czyli na przykład zakładając, że ostatni sezon nie byłbyś zawodnikiem ani trenerem, poświęciłbyś się tylko muzyce, to byłaby szansa już na jakiś album pierwszy? Znaczy, no, musiałbym gdzieś pracować na pewno i tak dalej. Czy by była szansa na album? Myślę, że jakbym tak dobrze popracował, to bym mógł spokojnie zrobić tyle kawałków o dobrej jakości, żebym mógł pomyśleć nad wydawaniem albumu, ale to na pewno nie jest łatwe, bo to też trzeba troszeczkę jeszcze sobie słuchaczy zdobyć, aczkolwiek dla jakiej tam ilości słuchaczów bym chciał nagrać płytę i tak dalej, to po prostu życie pokaże, bo ja nie jestem w stanie tego ocenić, jak to pójdzie dalej. Staram się rapować, rozwijać w tej dziedzinie. Chciałbym niedługo grać swoje pierwsze koncerty, czy to chciałbym zacząć od supportów, czyli od graniem przed artystami, którzy są na tą imprezę zaproszeni, czy już mają zabukowane swoje miejsce do gry, po prostu zajmują się tym profesjonalnie i im za to płacą. Chciałbym od czegoś takiego zacząć, a do tego niepotrzebny mi jest album, potrzebny mi jest tylko kilka kawałków, w którym bym się zmieścił w repertuarze, powiedzmy 10-15-minutowym. 15-minutowym. Od tego bym chciał zacząć właśnie pojawianie się na polskiej scenie rapowej. Tak to mam na tą chwilę w głowie poukładane. Wiesz, tak sobie myślę, że jesteś na początku kariery muzycznej, takiej o czym rozmawiamy, czyli żeby zarabiać też jakieś pieniądze na tym, grać koncerty, ale tak sobie myślę, że niewielu artystów może się poszczycić tym, a na pewno niewielu raperów, że jego numery wybrzmią na Stadionie Narodowym, bo twój numer rozbrzmiewał podczas ping-pongowego narodowego. Jakie to uczucie? Na pewno byłem dumny z tego, że moja muzyka gra. Szkoda, że wtedy nie mogłem zagrać tenisa stołowego, bo czułem się bardzo dobrze, ale to niestety fajnie, że w takim zespole byłem bardzo dobrym, ale z chęcią bym też czułem wtedy, że chciałbym zagrać. Na pewno dodałoby to skrzydeł. Od pana Adama Ducha mamy kolejne pytanie. Gdzie będziesz grał w przyszłym sezonie? Ptaszki ćwierkają, że będziesz walczył o awans w jednej z drużyn pierwszoligowych. Panie Adamie, zachęcamy do odwinięcia naszego wideo. Na początku Artur zdradza, gdzie na 99% zagra w przyszłym sezonie. Szymon Brud wnioskuje, twój podopieczny. Jak trener ocenia swój sezon w drugiej lidze? Pozdrawiam. Mój sezon w drugiej lidze oceniam pozytywnie. Bardzo miło wspominam właśnie deble z Szymonem, gdyż mieliśmy możliwość grania razem. Mi się wydaje, że najbardziej zapamiętam te deble, gdyż mieliśmy tam bardzo ciekawe pojedynki. Dużo pojedynków się kończyło po 3-2 i prowadziliśmy, i przegrywaliśmy, i doganialiśmy. Były to fajne przeżycia, te deblowe zwłaszcza. No, a czy to nie było też trochę tak, że jako zawodnik czułeś, że twoje miejsce jest jednak w lidze wyżej, że trochę w tej drugiej lidze się męczyłeś? Trochę czułem, ale starałem się podejść do każdego meczu skoncentrowany i po prostu zrobić swoją pracę. Oczywiście trenowałem i chciałem próbować się dostać jakoś do pierwszego składu, ale aczkolwiek grając w składzie mistrza Polski na pewno nie było to dla mnie łatwe, tym bardziej, że miałem troszeczkę przerwy od grania, nie grałem tak regularnie, ale udało mi się zagrać jeden mecz. Myślę, że w Ekstraklasie wydaje mi się, że pokazałem się z dobrej strony. Szkoda, że nie udało mi się wygrać, byłem bardzo bliski tego, ale cieszę się, że mogłem zagrać sobie w Superlidze i pokazał mi też obraz, że nie jestem też po tej swojej przerwie od grania, gdzie trenowałem naprawdę znacznie mniej od tych przeciwników, z którymi rywalizowałem, że nie jestem od nich tak daleko i że potrafię z nimi powalczyć i być blisko zwycięstwa. Dodaje mi to też otuchy do grania, że przy regularnych treningach będę mógł przy walce z tymi przeciwnikami ich po prostu ograć. To Marek Gudzelak dopytuje, drąży dalej temat. Pozdrawiamy Cię, Marku. Czy masz aspiracje zagrania w Lotto Superlidze i czy uważasz, że poradziłbyś sobie? No po części odpowiedziałeś na to pytanie. Czy poradziłbym sobie? Myślę, że jeśli bym miał bardzo dobre warunki do trenowania, takie jakie mają zawodnicy z Superligi, którzy tam punktują, myślę, że bym sobie poradził. Nie wiem z jakim skutkiem, czy by to było poradził. Zależy co myślimy, czy bym poradził, czy bym miał, nie wiem, 50%, 40%. Myślę, że mógł zagrać na takiej skuteczności, aczkolwiek też zależy jaki poziom będzie tej ligi, gdyż w przyszły sezon wiem, że ma być słabszy od tego sezonu, więc myślę, że w przyszłym sezonie na spokojnie bym sobie poradził w graniu w Superlidze przy regularnym treningu. Okej, mam nadzieję, że Marek jesteś zadowolony z odpowiedzi. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania muzyczne, sportowe, czy jakiekolwiek inne, to śmiało możecie pisać w komentarzach. Ja też mam pytanie, co wiąże się z swoją przygodą z Jarosławiem, o tekball i o tekpong, bo tam widziałem Cię w akcji przy tych nietypowych dyscyplinach sportu, aczkolwiek takich, które gdzieś tam starają się o wpisanie do programu Igrzysk Olimpijskich. Widziałem Cię przy tekballu, czyli to jest wymiksowany tenis stołowy z piłką nożną. Świetna technika. W piłkę chyba musiałeś trochę grać już, co? Za dzieciaka. To znaczy, jak podchodziłem do tego turnieju, troszeczkę myślałem, że będzie mi ciężko, gdyż miałem trochę przerwy od piłki, ale aczkolwiek zacząłem odbijać trochę na rozgrzewce i zobaczyłem, że nie jest tak źle i trochę sobie pograłem akurat uczniami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, bo to głównie oni startowali w tym turnieju. Bardzo fajne przeżycie. Ciekawy sport. Tam też się dowiedziałem, że jest odmiana ping-pongowa tego sportu, że można grać na tym stole. I postanowiłem, że spróbuję, jeśli będę miał taką możliwość. No i jakiś czas po tym turnieju pojawił się turniej, pojechałeś i wygrałeś. Chciałem się sprawdzić, też wiedziałem, że są grane Mistrzostwa Świata w to. Polubiłem ten sport, jak zacząłem od treningów najpierw, bo można było dzień wcześniej przyjechać przed zawodami i potrenować. Polubiłem ten sport. Trzeba być... Jest to zręcznościowy sport bardzo. Dobra gimnastyka w nim pomaga, także mi się spodobał od razu, a wynik... Wygrałem te zawody, niestety nie mogłem startować w Mistrzostwach Świata. Może będę mógł startować w przyszłym sezonie. Nie wiadomo, kiedy będą następne zawody. Wydaje mi się, że jest to ciekawa odmiana sportu, jakim jest tenis stołowy, bo to na pewno jest odmiana. Czy bym zachęcał do zagrania? Bardzo bym zachęcał do zagrania. To i co można poprawić jako technikę do tenisa stołowego przy stole, to wydaje mi się, że na pewno można poprawić granie z piłki wychodzącej, gdyż bardzo trzeba tam szybko grać, piłka zjeżdża i trzeba grać po odbiciu, więc takie są moje refleksje, jeśli chodzi o ten sport. Zobaczcie sobie w internecie stół tak specyficznie wyprofilowany. Ciekawy dosyć pomysł. Wiemy, że organizatorzy prężnie działają, są na to pieniądze i powoli promują ten sport, także warto też gdzieś mieć to z tyłu głowy, bo z upływem czasu powinien być coraz bardziej popularne, fajne nagrody i pieniężne, fajna atmosfera i chyba to się będzie gdzieś tam rozwijało. Pozdrowienia, Artur, od prezesa Superligi Zbigniewa Jaszczyńskiego prosto z Białośliwia. O, dziękuję. Z Białośliwa. Tak. Widzę, że trener Zbigniew trenuje ostro i przygotowuje się dobrze. To tak. Chyba się przygotowuje na mnie, żebyśmy mogli zagrać mecz, bo już mieliśmy kilkadziesiąt meczów stoczonych. Pozdrawiam serdecznie i życzę jak najlepszej formy. No, pamiętam ten skład w Bydgoszczy, pierwsza liga. No, to, co na pewno Was wyróżniało, to to, że był Team Spirit i to, że była w każdym z Was ogromna taka wola walki. Wy żadnego meczu nikomu nie oddaliście, zawsze walczyliście, wywiązała się taka ciekawa więź. W każdej drużynie da się coś takiego osiągnąć? Czy nie spotkałeś się już dalej z taką atmosferą? To zależy od ludzi. Jedni się będą dogadywać, drudzy nie. To jest osobiste podejście, odczucia nasze między zawodnikami. Aczkolwiek w Bydgoszczy mieliśmy taką drużynę, że wszyscy się ze sobą dogadywaliśmy i mieliśmy dobre relacje, więc wydaje mi się, że tu podpowiem trenerów, że jak chcą mieć dobrą atmosferę w zespole, to muszą wiedzieć, na jakich ludzi stawiają i jakie ci ludzie mają kontakty ze sobą, bo to też buduje atmosferę, a ona na pewno pomaga w jak najlepszym osiąganiu wyników przez drużynę. Czy się spotkałem z czymś takim? Na ogół we wszystkich drużynach, w których grałem, była dobra atmosfera. Wydaje mi się, że miałem szczęście do tego. Grałem w kilku zespołach i ja się dogadywałem dobrze z zawodnikami. Atmosfera była dobra w drużynach, w których występowałem. Wiadomo, są zloty i upadki drużyny. Ciężkie chwile drużyny pewnie dodają, jeśli się przejdzie je, to dodają skrzydeł, więc dobra atmosfera w klubie na pewno jest czymś bardzo ważnym i też świadczy o ludziach, którzy grają w tym zespole. Okej. Kolejne pytanie od pana Michała Saweckiego. Gdzie doszedłeś najdalej podczas Mistrzostw Polski? Chodzi o seniorskie zawody, tak? Pewnie tak. Najdalej doszedłem do ćwierćfinału, było to w Białymstoku w 2011 roku bodajże. Chyba tak. Wtedy przegrałem z zawodnikiem, który wygrał te mistrzostwa, z Bartkiem Suchem. Był to ciekawy turniej, stoczyłem kilka ciężkich pojedynków, ale to na pytanie już odpowiedziałem. Okej. Radosław Gielo, teraz kilka pytań od niego. No, on też pyta o ten 2011 rok, o to, jak wyglądał turniej z Twojej perspektywy. Troszeczkę odpowiedziałeś. To jedziemy dalej. Wcześniej zdobywałeś medale Mistrzostw Polski kadetów, juniorów, młodzieżowców, m.in. finał z Konradem Kulpą. Czego zabrakło, aby odnieść sukcesy w seniorach? A może jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa? Cały czas trenuję, więc nie powiedziałem na pewno jeszcze ostatniego słowa. Aha. Nie mogę tak powiedzieć, gdyż było to niezgodne z duchem walki, z duchem sportowca. Czego zabrakło? Wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, wiem, bardzo doskonale wiem, czego mi zabrakło. Moje życie tenisowe nie było tak ułożone jak było ułożone w ośrodku w tenisa stołowego w Gdańsku. Nie pojawiałem się tak regularnie na treningach jak do tej pory wtedy. Myślę, że też nie miałem przy sobie trenera, który by mnie prowadził, doradzałby jakoś tak regularnie. Na pewno by to się lepiej potoczyło, gdybym mieszkał w jakimś miejscu, gdzie by był trener, byśmy mieli razem grupę treningową w kilka czy tam kilkanaście osób. Też ważne, jacy są zawodnicy w tej grupie. No i był po prostu też trener, który by mógł jeszcze zarządzać tą młodą osobą, którą byłem w wieku 18 lat i to, co miałem w głowie, może by mi pomagał ułożyć lepiej niż ja sobie to sam układałem w tym danym momencie. Bo dalej chciałem oczywiście grać w tenisa stołowego i być coraz lepszy. Wydaje mi się, że po prostu lepsza struktura szkolenia na tym etapie, grupa treningowa, trener, relacje dobre z trenerem, zawodnikiem na pewno by pomogły nie tylko mi, ale tak wielu zawodnikom, którzy na tym etapie przestali mieć trenera i że tak powiem, zostali rzuceni na głęboką wodę i byli po prostu zmuszeni, po prostu musieli sami po prostu musieli dbać o swoją formę i tak dalej. Wydaje mi się, że optymalnym wiekiem, żeby dać zawodnikowi się samemu rozwijać, byłby wiek 21 lat. Wtedy mi się wydaje, że 18-21 lat to jest jednak różnica i by było po prostu niektórym zawodnikom łatwiej decydować na tym, co jest w ich życiu najważniejsze i czym chcą się rozwijać. Okay. Tyle, nie przeciągać za dużo. Okej, dobrze. Kolejne pytanie. Wyjazd do Niemiec był cenną nauką i potrzebnym doświadczeniem. Czy lepiej, aby go nie było? Wyjazd do Niemiec był ciekawym doświadczeniem. W drużynie też miałem tam dobrą atmosferę, czy było lepiej, nie było? A co by miało być zamiast tego? Tak odpowiem. Okay. Wyjechałem i na pewno było to cenne doświadczenie dla mnie. Pograłem też z innymi zawodnikami w innym kraju. Żyłem na innej ziemi, gdzie musiałem rozmawiać w innym języku na co dzień. Bardzo ciekawe doświadczenie i dużo na pewno przyniosło mi to wniosków i doświadczenia i do mojej osoby. Nie tylko jeśli chodzi o sportowe rzeczy, które zdobyłem, ale też o osobiste i personalne i po prostu tyle. Cenne doświadczenie po prostu. Tak. No dobra, to z tych mocnych pytań schodzimy w takie trochę lżejsze. Pan Michał Sawecki, w jakim wieku zacząłeś trenować? To ja dopytam, jak to się w ogóle zaczęło, twoja przygoda z tenisem stołowym. Wiek, okoliczności, może pierwszy klub, pierwszy trener? W klubie pojawiłem się w wieku 10 lat. Wtedy zacząłem grać w klubie. A odbijać piłeczkę, wydaje mi się, że w wieku około 8 lat mieliśmy stół w domu, trochę grałem z tatą, trochę grałem z mamą. Można powiedzieć, że pierwszym moim trenerem był mój tata. To on mi pokazywał pierwsze ruchy, gdyż miał styczność z tą dyscypliną i miał jakieś wyuczone ruchy, jakieś zagrania, więc myślę, że on mnie tam czegoś na początku nauczył. Później wiadomo, był trener z Żywca, Jerzy Schreiber, który głównie on mnie uczył techniki i wszystkiego, czego się nauczyłem, to na początku to było większość od niego. Też miałem trenera ze seniorskiej drużyny Brzywców wtedy. Też mi pomagał układać moją technikę. Uczyłem się wszystkiego od nich i oczywiście też próbowałem się nauczyć czegoś na własną rękę. Czerpując. Okej. Czyli 10 lat, czyli wcale nie jakoś tak szybko. Tak, to znaczy odbijałem coś wcześniej w domu, to można powiedzieć, jak 9 lat. Okej. Ale lubię, że zacząłem trenować regularnie, to 10 lat. Okej. Marek Gudzelak, podaj 3 najlepszych polskich zawodników i 3 najlepszych trenerów, menedżerów według twojego zdania. To zacznijmy od zawodników, top 3. To będzie łatwe. Na pewno 2 finalistów Mistrzostw Polski. Ostatnich, czyli Jakub Dyjas, Patryk Hojnowski i na pewno bym tutaj jeszcze dodał Marka Badowskiego. Tych 3 bym wymienił na ten moment. No dobra, i teraz 3 trenerów, menedżerów. Trenerów, menadżerów. Trenerów, menadżerów czy trenerów? No to zróbmy 3 trenerów i 3 menedżerów. Mi się wydaje, że nie współpracowałem za długo, ale miałem możliwość współpracowania trochę z trenerem Tomaszem Krzeszewskim. Wydaje mi się, że ma duże pojęcie o tenisie stołowym. Lubiłem współpracować z Tomaszem Radzińskim, czułem od niego powagę podejścia do tego sportu, więc dla mnie to jest ciekawy trener. Kogo bym mógł jeszcze tutaj dodać? Dobrze mi się współpracowało też z Michałem Dziubańskim, z trenerem Michałem. Jego podejście do tenisa i było widać, że po prostu bardzo, że grał trochę, uprawiał tą dyscyplinę. Okay. To jest 3 trenerów. I 3 menedżerów w takim razie jeszcze. Na pewno ciekawie działającymi menadżerami są pan Zbigniew Jaszczyński i trener z Jarosławia, pan Kamil Dziukiewicz. To na pewno są ciekawie działający menadżerowie. A trzecim, kogo bym dodał? Nie wiem. Muszę? Nie, okej. Nic na siłę. Kolejne pytanie z kategorii przyjemniejszych i łatwiejszych. Pan Piotr Koniczuk. Jesteś u Lamy, to proszę powiedz szczerze, jaki macie bilans w lidze. Z Lamą? Tak. Z tego co pamiętam, grałem tylko 1 pojedynek, a przegrałem kilka, więc myślę, że około 1-3, aczkolwiek mogę się mylić. Czyli 3-1 dla Lamy. Okay. Ale nie graliśmy dawno, to było kilka lat temu. Okej, czyli na tę chwilę 3-1 Artur Daniel. Nie. Co możesz powiedzieć o swoim mikście i czy planujesz medal na najbliższych mistrzostwach Polski? O moim miksie z tego sezonu, tak? Tak. Czyli o tej kategorii. Zawody na mistrzostwach Polski razem z moją partnerką mixtową zaczęliśmy od pojedynku z parą Kusiński-Ślifirczyk. Na początku grało nam się ciężko, pierwszego seta przegraliśmy, później po prostu wrzuciliśmy trochę na luz i grało nam się nieźle. Jako para mixtowa dobrze się dogadywaliśmy i razem walczyliśmy, motywowaliśmy się, więc było to ciekawe. A jeśli chodzi o przyszły sezon, czy planuję? Czemu nie? Mogę sobie zaplanować, ale co wyjdzie, to wyjdzie. Planuję tylko Planuję na pewno dobrą grę, aczkolwiek jest bardzo dużo dobrych par, więc nie jest to łatwa sztuka, żeby przebić się do strefy medalowej. Okej. Ja cały czas też będę zachęcał do tego, żeby klikać w fanpage YouTube Biały PNC. Tam troszeczkę muzyki od Artura Białka, trochę hip-hopu, dobrych tekstów. Wpadajcie, zostawiajcie lajki, subskrypcje. To na pewno pomoże i też urozmaici wasz wolny czas. Jeśli chodzi o teksty, to jesteś takim naturalnym obserwatorem rzeczywistości, czy ty gdzieś zaparzasz sobie zieloną herbatę, bierzesz zeszyt, długopis i przeznaczasz sobie jakiś czas na pisanie tekstów? Jak to u ciebie wygląda? Pisanie tekstów u mnie wygląda spontanicznie. Piszę w dzień, czasami piszę w nocy, aczkolwiek w nocy na pewno mniej, gdyż staram się regularnie wysypiać, ale też mam takie przebudzenia, że na przykład śpię i o 3:00 w nocy zapiszę sobie jakiś tekst, bo po prostu nie daje mi on spokoju i chcę go zapisać i czuję, że jest dobry. Czy piszę? Nie, to nie jest tak, że sobie siądę i mówię, teraz jest czas na pisanie tekstów. Piszę teksty w pociągach, podczas jazdy, w samochodzie, w autobusach. Zdarzały się też pewnie jakieś linijki, które zapamiętałem podczas treningu i przelałem je na papier w wielu różnych okolicznościach. Zeszyt, notes, telefon, jak to u ciebie wygląda? Gdzie notujesz? Zeszyt, notes. Zdarzały się też na ręce. Czyli old school. Ale też były na telefonie, też były na komputerze, ale głównie na papierze. Teraz mi nie robi to różnicy, na czym bym miał napisać tekst. Może mógłbym napisać po prostu na tym, co mam pod ręką, aczkolwiek najbardziej lubię na papierze. A jakbyś wskazał jakąś taką największą trudność, która cię spotkała wchodząc właśnie do tego świata muzycznego, bo to są masteringi, wybór bitów, dogrywanie do zwrotek, łapanie się w tempie. Co to było? Coś, co sprawiło tobie trudność albo nie lubisz tego całego muzycznego przedsięwzięcia? Na co nie lubisz poświęcać czasu? Jak zaczyna? Nie wiem, od którego momentu zacząć, ale pogadam o tym, powiem wam o tym, co mi przyjdzie po prostu do głowy, co było dla mnie ciężkiego. Trochę już na późniejszym poziomie, jak przychodziłem do studia, gdzie byli też ludzie, którzy już się zajmowali tym dłużej, to oni potrafili wychwycić tego, że troszeczkę mógłbym w pewnym momencie wolniej zarapować, troszeczkę szybciej, troszeczkę zmienić też jakieś słowa na krótsze albo wydłużyć jakieś słowo. To było dla mnie cięższe, aczkolwiek jak popracowałem trochę nad tym, to na pewno niesie to jakoś do mojej muzyki teraz, którą będę się z wami dzielił. A taką na początku największą trudnością było dla mnie przełamanie się, że poza tenisem stołowym będę robił co innego i że pokażę się ludziom z innej strony i to była chyba dla mnie największa trudność. Wtedy właśnie, kiedy odnajdywałem w sobie tą pasję do tego i chciałem się, że tak powiem, identyfikować jako osoba, która robi tą muzykę, robi muzykę rap. Wtedy mi było ciężko właśnie, że tak powiem, zacząć po prostu. A teraz największym problemem, z jakim się będę pewnie musiał zmierzyć, to po prostu dojście do tego wyższego poziomu, gdzie będę mógł sobie grać na koncertach i tak dalej. To będzie dla mnie rzecz, którą teraz będę chciał pokonać i jest to moim celem i to na ten moment jest dla mnie największym wyzwaniem. A co czułeś, kiedy pokazałeś światu pierwszy numer, kiedy wrzuciłeś pierwszy raz link do YouTube z twoim kawałkiem, kiedy pokazałeś światu, no, który głównie kojarzył cię z tenisa stołowego, że ja mam jeszcze inną pasję, zobaczcie, też potrafię rapować, nagrałem, zobaczcie, oceniajcie. Jakie emocje wtedy tobie towarzyszyły? Trochę ulgę poczułem, bo już długo przed tym pisałem teksty i chciałem w końcu nagrać, pokazać się z innej strony i zacząć tą swoją przygodę z tym hip-hopem, że tak powiem, prężniej. Poczułem ulgę i też miałem dobre feedbacki, dobre odpowiedzi, więc myślę, że poczułem, że też, że będzie to przyjmowane i że się nie zawiodę na tym, co robię i czemu poświęciłem przed tym samym nagraniem dużo czasu, żeby sobie móc poukładać to w głowie, że ja to mogę robić, że to zrobię i że będę potrafił to robić. I myślę, że z każdym kawałkiem, który do tej pory robię, to się rozwijam. Więc na pewno poczułem ulgę. I o to w tym wszystkim chodzi. Kolejne pytanie, tak? Aczkolwiek tego kawałka już nie ma na YouTube, gdyż pisałem go bardzo spontanicznie i niektóre wersje mi się nie podobały, więc nie chcę się do końca z tym kawałkiem identyfikować, więc więc po prostu go usunąłem. Okej. Kolejne pytanie od internautów. Jak lubisz spędzać wolny czas? Wolny czas? Tak jest. No na pewno lubię pisać teksty. To na pewno jest mój wolny czas. Słuchać muzyki. Słuchać co tam właśnie jakie są dobre kawałki. Lubię obejrzeć sobie film, lubię poczytać jakąś ciekawą książkę, wypić sobie dobrą herbatę. Okej. Michał Sawecki. Gdy miał pan 15 lat, jakich zawodników z tenisowego topu pan śledził? 15 lat? Ja głównie śledziłem Chińczyków przez całe moje granie, więc wtedy jak miałem 15 lat, no to pewnie był to Malin, Wang Hao. Na pewno też to byli europejscy zawodnicy, Timo Boll, Władimir Samsonow. Okej. Kuba Masłowski. Pozdrawiamy cię, Kuba. Białe. A czy ten balet miał wiele zalet? Bardzo dużo miał. Dobrze. Pan Jakub Kozioł, jak nazywa się twój kanał na YouTube? Prawda na celowniku. Panie Jakubie, prawda na celowniku. Ja obiecuję, że jak ten materiał wrzucimy na YouTube, to razem z nim podlinkuję także linki do Artura profilu, oficjalnego profilu na Facebooku i właśnie na YouTube. Prawda na celowniku to jest kanał YouTube'owy Artura Białka. My tu gadu, już 50 minut tego czatu za nami. Chciałbym też cię zapytać o to, co przed nami, no bo w niedzielę Lotto Superliga Cup, turniej w gmachu telewizji polskiej, 8 zawodników, 2 zawodniczki po tej przerwie związanej z koronawirusem zagrają w turnieju towarzyskim, zagrają na czas i chciałem o to cię zapytać, czy ty miałeś okazję grać na czas kiedyś, jak to się gra, z czym to się je, czy może nie grałeś jeszcze nigdy? Grałem na czas, gdy musiałem się śpieszyć, bo musiałem skończyć trening, miałem autobus czy coś takiego, ale tylko wtedy grałem na czas, że tak powiem, ale właśnie w regułach, gdzie jest ten czas ustalany i zawodnicy mają kilka minut na rozegranie, jest to czas określony i są to zawody z sędzią, to nie miałem. No, w takim razie przekonamy się. Niedziela, TVP Sport. Serdecznie Was zapraszamy. Kawał dobrego tenisa stołowego w wykonaniu w końcu na żywo. A my wracamy do pytań. Prezes Zbigniew Leszczyński pyta o to, którego z najbardziej znanych polskich zawodników ograłeś? Ja chyba wiem. Na pewno ten Błaszczyk, którego znają sympatycy tenisa stołowego chyba najbardziej, tak? Okej, a jeszcze jakieś takie cenne łupy przypominasz sobie w swojej karierze? Takie, które zapadły Ci w pamięć, takie zwycięstwa, które gdzieś nosisz w głowie? Z tego sezonu zwycięstwo z Robertem Florasem to na pewno było dla mnie cenne zwycięstwo. A wcześniej na pewno cieszyłem się kiedyś, jak grałem Artura Daniela w lidze. Jeszcze jak był niedawno, zdobył Mistrzostwo Polski, to było dla mnie cenne zwycięstwo, ale to już było kilka lat temu. No i co mam jeszcze? Nie wiem, które jeszcze było dla mnie cenne. Te trzy teraz akurat pamiętam. Okej. Michał Sawecki wraca znowu do świata muzycznego i pyta o raperów, których Ty słuchasz. To przede wszystkim słucham Białego PNC. Nie no, śmieję się. Ja słucham. Często mam tak, że słucham bardzo dużo siebie, nie słucham innych. Mhm. Słucham, sporo nasłuchałem się w swoim życiu Palucha, Kaliego, Don Guralesco, Peje. Kogo jeszcze posłuchałem? Wielu słuchałem. Ja bardzo wielu słuchałem. Akurat słucham to w danym momencie, co zależy też od jakie mam nastawienie, jakie mam samopoczucie, prawda? Ale raczej dobór muzyki. Ale raczej koncentrujesz się na polskich wykonawcach. Raczej tak, aczkolwiek słucham też zagranicznych. Nie jest dla mnie to nieznana muzyka, więc też lubię sobie posłuchać zagranicznych raperów. Okej. Artur, no powoli zbliżamy się do końca tego czatu i chciałem zapytać, czego Ci życzysz. No myślę, że na pewno dużo zdrowia, dużo zwycięstw w pierwszej lidze, bo to chyba na ten moment Twojej kariery to jest chyba takie optymalne miejsce, bo Ty możesz być jednym z liderów zespołu właśnie w pierwszej lidze, zespołu, który będzie faktycznie włączy się w walce o awans. I czego? No, jakiś turniejów związanych z tekbolem, z tekpongiem? Może tekpong? Powodzenia w tekpongu, to też było ciekawe. No i po prostu wszystkie życzenia, które będą mnie rozwijały, to przyjmę z uśmiechem na twarzy. A rozmawialiśmy jeszcze o ping-pongu, ale jeszcze jest jedno pytanie o zawodników zagranicznych, których ograłeś, też od prezesa Leszczyńskiego. Zagranicznych, których ograłem? Tak. Ograłem Andrew Bagaleya, to było ciekawe zwycięstwo wtedy, kiedy razem graliśmy w drużynie, w zespole w Superlidze w Bydgoszczy. To było fajne zwycięstwo. Wcześniej ograłem Tajwańczyka, który gdzieś plasował się koło 100. miejsca, ale nie pamiętam do końca, jak on się nazywał. To też było cenne zwycięstwo zagranicznych. Tomisława Kolarka ograłem, ale on wtedy miał słabszą formę, ale to w sumie nieważne. Kogo jeszcze ograłem z zagranicznych zawodników? A na pewno Jonathana Grotta, gdy byłem zawodnikiem w młodzieżowcach walczyłem. Ograłem go na turnieju w Cetniewie w Polsce. Byliśmy w tym samym wieku wtedy. To na pewno też było dla mnie cenne zwycięstwo. No jeszcze kilka by się znalazło. Okej, skromny przede wszystkim. Chciałem jeszcze dopytać o ping-pong, bo rozmawialiśmy o tym, że grałeś na Mistrzostwach Świata, ale nie rozmawialiśmy o tym, czy ty gdzieś planujesz w przyszłości też występy w kwalifikacjach i w Mistrzostwach Świata do ping-ponga. W ping-ponga troszeczkę już zawodnicy grają, kilka lat, nie wiem czy to już nawet nie będzie 10 lat, więc zawodnicy są już na wyższym poziomie ode mnie, gdyż ja nie mogę trenować tego. Bardziej skupiłbym się na tekpongu, gdyż jest to nowa dyscyplina i jest świeża i tutaj bym raczej wolał pójść w tą stronę i móc się dobrze pokazać na zawodach międzynarodowych w tą dyscyplinę, więc ciężko będzie mi obskoczyć 3 dyscypliny plus jeszcze muzyka, więc raczej ping-pongiem sobie dam spokój, aczkolwiek może nie przyjdzie ochota, w to zagram, ale na pewno bym chciał grać poza tenisem stołowym w tekponga. Okej. Pozdrowienia jeszcze na koniec i trzymanie kciuków od menedżera Michała Napierało, od pana Adama Gajewskiego, od Ryszarda Jadama. Ja życzę tobie dużo zdrowia, wytrwałości, dużo pomysłów na nowe numery, no i uśmiechu, radości, żebyś cieszył się, grał w pierwszej lidze i jeżeli podpiszesz ten kontrakt, żebyście cieszyli się w przyszłym sezonie z awansu do elity. Dziękuję bardzo. No i owocnych zdjęć i dobrej pogody do klipu. Jasne. Będę się tym zajmował może jeszcze dziś, pewnie jutro, więc patrzcie co się dzieje na moim Facebooku, żebyście nie przegapili tego kawałka. Zapraszam gorąco do tego, żeby być na to przygotowany i żeby wiedzieć, kiedy to się stanie, że tak powiem. Na pewno też podlinkujemy, a tymczasem zapraszamy jeszcze w niedzielę do TVP Sport. Na naszym fanpage'u macie utworzenie wydarzenie. Lotto Superliga Cup, 2 godziny fajnego turnieju. Będą też pokazy show Lucjana Błaszczyka z Norbertem Stolickim. Także to już w niedzielę, zapraszamy do TVP Sport, a Arturowi Białkowi serdecznie dziękuję i życzę dobrego wieczoru. Dzięki wielkie. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Cześć.